witam Państwa serdecznie. Ogromnie mnie i przede wszystkim Pani Joli chyba jest bardzo miło, że tak wiele osób przybyło na finisarz. Muszę Państwu powiedzieć, że nasza Galeria Format działa od 1995 roku. Natomiast dzisiaj po raz pierwszy to będzie historyczne wydarzenie, ponieważ z inicjatywy Pani Joli jest po raz pierwszy zorganizowany finisarz. Do tej pory były tylko wernisaże. No ale Pani Jola nie może się z nami rozstać. Bardzo nam miło w związku z tym. Zdążyliśmy się bardzo zżyć. Już mówimy o Pani Joli, nasza artystka. No i nasza artystka przygotowała dla nas dzisiaj mnóstwo niespodzianek. A ponieważ niespodzianki, to ja nic Państwu nie zdradzę. Cieszę się jeszcze raz ogromnie i dziękuję Pani Joli. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za bardzo miłe przywitanie. Ja naprawdę się tu z Państwem zżyłam. Tutaj nie tylko jest pełen profesjonalizm, ale przede wszystkim jest serce, zrozumienie sztuki, jest cudowna atmosfera. Ja tu czuję się jak w domu, czasami trochę lepiej nawet. Chciałam Pani dyrektor podziękować z całego serca i wszystkim Pani pracownikom, którzy pomagają, żeby takie wydarzenie miało miejsce. Pozwolę sobie w tej chwili przekazać dla biblioteki tomiki poezji, których jestem ilustratorką. Będziecie Państwo mogli je sobie wypożyczyć. Bardzo proszę. Ale już jest projekt. Powiem tak. Poeta, który tutaj istnieje jako autor wierszy, niektórych moich obrazów, których jestem jego inspiracją, będzie wydawał tomik swoich wierszy ze wszystkimi moimi ilustracjami. To będzie nasze wspólne przedsięwzięcie. I ja już tak cicho tu mówię, że ja bym to chciała tutaj zrobić. Jestem zaszczycona. Jest mi bardzo miło gościć Państwa na moim finisarzu, czyli zakończeniu wystawy, która swój początek miała 7 grudnia. Wielu z Państwa było na tej wystawie i widziało moje obrazy. Chcę Państwa poinformować również, że tutaj są obrazy do obejrzenia. One nie są wyeksponowane. Niektóre z obrazów, które namalowałam właśnie od tej wystawy, czyli na przestrzeni miesiąca. Za chwileczkę przedstawimy etiudę, której jestem autorem, scenografem i scenarzystą, kobietą orkiestrą. Zawiązaliśmy zespół 2 tygodnie temu. Odbyliśmy jedną dużą próbę, jedną maleńką zapoznawczą. I efektem tej próby będzie tutaj dzisiejszy taki mini spektakl, bo to jest mini spektakl. Nie umiemy wszyscy tekstów na pamięć, no ale czas był zbyt krótki. Anioł znika, żeby pojawić się na uliczce aniołów. Zapraszam na etiudę. Witajcie wśród aniołów. Witajcie wśród aniołów. Słyszę twoje tak, słyszę twoje tak. Witajcie wśród aniołów. Witajcie wśród aniołów. Słyszę wasze tak. W imieniu całej grupy dziękuję Państwu za cierpliwość i za wysłuchanie. Przepraszam, jeżeli były jakieś błędy i potknięcia. Dla mnie oni wszyscy byli wspaniali. Jestem zachwycona. A to od nas dla Joli, za ilustratorki poezji, dziękujemy, że nas prowadziła w tak cudowny świat aniołów. Za piękne przeżycie. Dla takich chwil, wierzcie mi, warto żyć. Warto żyć. Lidia i Joël Boucher, którzy nam pięknie zagrają, nie tylko po polsku, ale również po francusku. Opuszczaj mnie, na wieki dywa, czyli nie opuszczaj, wszystko tobie zrobię, dam ci perły, dam z pustyni, gdzie nie ma wody, wszystko ci dam, jakieś takie, żebyś tylko mnie nie opuścił. Thank you.
a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, non plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le ciel, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder dans ces sourires et à t'écouter chanter puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton nom. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.